Witam kochani serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu Legionu Małych Dusz. Ale to tak z reguły bywa, że jest więcej osób, ale zawsze jedną osobę wydelegują, żeby coś mówiła. Ja mam coś mówić, coś mam powiedzieć mądrego. Kochani, kilka myśli chciałbym się podzielić, kilka spraw. Przede wszystkim do nas Jezus mówi takie piękne słowo: jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jezus przygotował dla nas Królestwo Boże, Królestwo Miłości, ale od nas zależy, czy chcemy iść tą drogą, którą nam wskazuje Jezus, iść za Jezusem, i czy chcemy dojść do Królestwa Bożego, wejść do Królestwa Bożego. Tu każdy ma wolność. Jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Kochani, co to znaczy stać się jak dziecko? To trzeba wrócić do początku. Nikodem w Ewangelii pyta, to jak to mam wrócić do łona matki i znowu się narodzić, prawda? A Jezus mówi, że duch wieje, kędy chce, tak? To trzeba narodzić się z ducha. To jest rzeczywistość duchowa, rzeczywistość naszego serca. Czyli, żeby stać się jak dziecko, trzeba wrócić do początku. I teraz Panie, musimy zobaczyć, jak nasz początek wyglądał. Otóż początek każdego człowieka jest taki, że jest miłość. Mówię tu o miłości, która jest twórcza. Mówię o Bogu, który jest miłością. Miłość stworzyła cały ten wszechświat i miłość stworzyła ciebie na swój wzór i podobieństwo. Czyli jest miłość i ta miłość stwarza, daje ci świadomość. Masz świadomość. Twoja świadomość w pewnym momencie kiedyś zaistniała, tak? I ta miłość dała ci ciało, które ukształtowało się i rozwija się do dzisiaj. Ale chciałbym tu się skoncentrować na miłości i na świadomości. I teraz ten początek zerowy, początek twojego życia, to jest tylko miłość i świadomość twoja. Żyjesz w miłości, a miłość żyje w tobie. I to jest początek twojego życia. I tak przechodzisz na świat. Jako dziecko czyste. Ale, kochani, z czasem, kiedy żyjemy w tym świecie, to w naszej świadomości pojawiają się różne mechanizmy. Zresztą jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym już też od początku. Nasza świadomość jest naznaczona grzechem pierworodnym. I grzech pierworodny zniszczył bardzo wiele w naszej świadomości, w naszej relacji z Bogiem, który jest miłością. I zobaczmy, grzech pierworodny, to Adam i Ewa byli w raju i tam do nich przyszedł zły duch w postaci węża. I zły duch zaczął z nimi rozmawiać, tak? Czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść wszystkich drzew tego raju? Nie, tylko z tego jednego. I zaczęli z nim rozmawiać i oczywiście tą pokusę, tą rozmowę przegrali. Adam i Ewa. I wtedy, zobaczmy, kiedy byli nieposłuszni Bogu, popełnili ten grzech pierworodny, to w tym momencie jakby już nie widzimy dalej węża. On jakby sobie poszedł, ale tak naprawdę zły duch wszedł w serce człowieka, dotknął nasze serce, każdego człowieka, każdego z nas. Każdy z nas jest tym grzechem naznaczony, oprócz Maryi i Jezusa. I także duch ma dostęp do naszego serca, do naszych myśli, naszych wyobrażeń. I tutaj pojawiły się w nas różne mechanizmy. Mechanizmy, które oceniają, potępiają, osądzają innych. To są mechanizmy istniejące w naszych sercu, w naszym umyśle. I tym jesteśmy naznaczeni. I teraz przychodzi do nas Jezus i prowadzi nas do tego początku zerowego, do początku naszego istnienia. Jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Czyli stać się jak dziecko. Czyli podjąć ten proces oczyszczania. Oczyszczaj swoje serce, swój umysł, tak? Od wszystkiego, co nie jest miłością. Teraz musimy się wspólnie uczyć, co jest miłością, a co nie jest miłością, nie? Jeżeli kogoś oceniasz, osądzasz, to nie jest miłość. Miłość tak by się nie zachowała, tak?
Jezus mówi, nie osądzajcie, nie oceniajcie. A w orędziu Jezus mówi, pierwsza rzecz, którą ma podjąć mała dusza, to wyzbyć się ducha krytykanstwa, tak? Czyli to są pewne mechanizmy, które są z grzechu pierworodnego, mechanizmy, które są też od naszych rodziców, może od naszych rodzin, od naszego otoczenia, środowiska, w którym żyjemy. To wszystko gdzieś tak przyjęliśmy. Dlatego jesteśmy wyzwani do tego, żeby oczyszczać serce, umysł od tych różnych negatywnych myśli, negatywnych mechanizmów, które są w nas, a żeby tylko została miłość, żeby żyć w miłości. Jeżeli żyjemy w miłości, to otrzymujemy pokój. W miłości spełnia dóbr materialnych, duchowych, błogosławieństwa, bo Bóg jest miłością. Żeby znowu nasza świadomość zanurzyła się w miłości, żeby tylko miłość była. To jest taki stan życia bez myśli, bez takich myśli niepotrzebnych. Jeżeli coś mówimy, to wydobywamy to z serca, tak? Głębi serca. Tam jest miłość w sercu, a miłość daje mądrość. Miłość nie jest naiwna. Miłość daje mądrość, to jest w głębi serca. A zobaczmy, ile w nas jest myśli niepotrzebnych, myśli, które spowodują w nas emocje, strach, lęk. Wybiegamy naprzód, boimy się, co będzie. Albo często wracamy do tego, co było, tak? I żyjemy tym, co było. Takie zranienie. Już tak było, już tak będzie zawsze. Jesteśmy nieraz tak załamani. Tak już będzie. Czy już taki jestem, taka jestem. Sami oceniamy siebie, tak? Oceniamy innych. Żyjemy jakimś urazem, strachem, złością, poczuciem winy, dezorientacją. I to są pewne mechanizmy, które nabyliśmy z czasem naszego życia, czy też mamy to właśnie z tego grzechu pierworodnego. I dlatego Jezus nas zaprasza, żebyśmy podjęli to oczyszczanie, żebyśmy nasze myśli, żeby stały się wolne, żeby miłość wypełniała nas sobą. Czyli dochodzimy do miłości. Kochani, jak tą miłość spotkać? Miłość przynosi nam Jezus, przynosi nam Słowo Boże, przynosi nam adorację Najświętszego Sakramentu. Sam Jezus jest miłością, która daje się nam też w Najświętszym Sakramencie. Jezus mówi, ja jestem miłością, Bóg jest miłością, tak? To Bóg niesie tą miłość, którą chce nas napełnić. I wtedy jak miłość nas wypełnia, tam ustępuje ciemność, ustępuje rozpacz, ustępuje niepokój, depresja i nasz duchowy świat jest wyleczony, uzdrawiany, a zaczyna panować w nim miłość. Czyli wracamy do tego początku naszego życia, jak dzieci, tak? Stajemy się jak dzieci. Dziecko nie ma takiego mechanizmu, takie małe dziecko, oceniania, osądzania, takiego podwójnego jakby życia. Dziecko jest proste, raczej szczere. By takie małe dziecko. No i to jest właśnie taka czysta dusza, niewyrafinowana, nie taka jakaś przebiegła, tylko prosta, szczera. To ono przynosi miłość też na świat dziecko. I Jezus mówi, że tacy mamy się stać, oczyścić to, co jest w naszym umyśle, te różne mechanizmy, aby wejść właśnie w głębie naszego serca, aby tam żyć tym, co jest w naszym sercu, a tam jest miłość. Tylko trzeba to wszystko oczyścić, co jest na powierzchni, co gdzieś nas dotyka, co nas rani często. Kochani, dlatego ważne są tu dwie rzeczy: miłość i nasza świadomość. I zobaczmy, nasza świadomość, czym tak naprawdę jest zajęta na co dzień. Właściwie każdej sekundy, każdej minuty docierają nasze świadomości dziesiątki impulsów. Coś słyszymy, coś widzimy, coś myślimy. I to jest bardzo istotne, nasza świadomość. Dla Boga świadomość nasza jest jak diament, jak perła, ona jest tak cenna. Tylko my tą świadomość ciągle dajemy temu światu, ciągle dajemy jakimś tam wspomnieniom, osądom, różnym mechanizmom, które nie są miłością. Dlatego trzeba się tego wszystkiego wyzbywać, tą świadomość dawać miłości. To jest najpiękniejsza rzecz. Wtedy przychodzi do ciebie lekkie, spokojne życie. Wszystko rzeczy, te problemy mijają, bo wszystko się rodzi w tobie i zło, i dobro. Dlatego świadomość dawać miłości, napełniać miłością. Niech nasza świadomość zanurzy się w miłości. I to jest właśnie potrzebny proces oczyszczania, oczyszczać swoją świadomość od wszystkiego, co nie jest miłością. To jest jej potrzebna i modlitwa,
i Słowo Boże, jeżeli czytamy, i żeby iść tą drogą miłości, no to właśnie Jezus nam pokazuje to w Piśmie Świętym, czy Stary Testament, czy Ewangelia. To jest właśnie to Słowo, według tego Słowa, według nauczania Jezusa, prawa Bożego, jeżeli żyjemy, to wtedy żyjemy miłością do Boga. A Bóg jest miłością. Żyjemy miłością. Jezus mówi, kto kocha Boga, ten, kto spełnia moje przekazania, moje prawo. Ten żyje miłością. I wtedy zostaje właśnie, o to chodzi, dojść do takiego stanu duchowego, wewnętrznego, żeby została moja świadomość i miłość. Wszystko inne niech odejdzie. Wtedy jest spokój, jest bezpieczeństwo, czujesz się kochana, czujesz się otoczona miłością. Jezus mówi, nikt nie jest większy od mojego Ojca. Nie ma większej mocy, siły, ani cierpienie, choroba, śmierć nie jest większa od Boga Ojca. Bóg Ojciec jest miłością. I wtedy oto czujesz się kochana, czujesz się otoczona Jego miłością i nikt nie ma mocy wyrwać cię z ręki mojego Ojca. Mówi Jezus, mój Ojciec jest większy od wszystkich. Czyli chodzi o to, żeby była miłość i ty. I to jest taki stan, do którego trzeba dążyć, którego trzeba w sobie może też szukać, prosić Jezusa, przyjmować tą Jego łaskę, żeby była miłość, żeby to wszystko inne zostało oczyszczone, co nie jest miłość. Ale żeby to było też możliwe, to trzeba zwrócić uwagę, czym nasza świadomość jest zajęta, tak? Czym ja się zajmuję, co do mnie dociera, czym, co poświęcam czas na co, tak? Prawda? Jeżeli poświęcam tylko czas na tą ziemię, te doczesne rzeczy, no to wtedy wiadomo, że nie mam czasu już dla Jezusa, dla Boga i wtedy ten proces może nie następuje wcale, albo dużo trudniej. To jest pewna też mądrość organizowania swojego życia, żeby mieć czas dla Jezusa, mieć czas na odpoczynek, na wyciszenie się, na takie zobaczenie, co jest we mnie, tak? Jakie myśli przechodzą we mnie. Warto popatrzeć na te myśli, emocje. One przychodzą i odchodzą. Nie? I to tak ma być. Jak się przypatruję tym myślom, to one odejdą, z czasem odejdą. A próbuję zwracać moją świadomość na Jezusa, na Boga. Jezus czy Maryja prowadzą nas do Boga Ojca. Prowadzą, objawiają. Jezus objawia nam Boga Ojca, który jest miłością. Jezus jest Słowem Bożym. I kochani, w orędziu miłosiernej miłości 5 listopada 79 roku Jezus mówi takie słowo, właśnie nawiązujące do tego, co powiedziałem. Ty wiesz, harfy twojej wyobraźni nie zawsze są dokładne. Haftuj na kanwie miłości, a poczynisz cuda. Niech twoja wyobraźnia się uspokoi. Więc właśnie, haft, czyli nasza wyobraźnia no jest zajęta różnymi rzeczami, tak? Zajmij tą wyobraźnię swoją, tą swoją świadomość, zajmij miłością, a poczynisz cuda. I moi drodzy, Jezus mówi w Ewangelii też, troszcie się najpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane. I rzeczywiście, jeżeli pozwolimy, żeby miłość wypełniła nas całych, to dla takich ludzi Jezus mówi, to wszystko inne będzie wam dane. Te dobra materialne, duchowe będą wam dane. Bóg Ojciec troszczy się o was, bo Jezus mówi, patrzcie na lilie na polu, jakie są piękne, tak? One będą wrzucone do pieca, a Bóg je tak pięknie przyodziewa. Patrzcie na ptaki, nie żną ani nie sieją, a Bóg je karmi. A cóż dopiero was, małej wiary, jeżeli wy oddajecie serca Królestwu Bożemu, miłości Bogu samemu, to Bóg zatroszczy się o wasze życie, zatroszczy się o wasz materialny byt również. To nie znaczy, że nie muszę pracować, nic zrobić, ale to, co podejmuje Pan Bóg, będzie z tobą i pobłogosławić ci i dać ci takie życie, że no, wszystko na to, co trzeba, wystarczy. Nie będzie niedostatku, nie będzie jakichś dramatów, tragedii. Twoje życie będzie spokojne, pełne pokoju, miłości, takiego bezpieczeństwa duchowego i materialnego. Jezus mówi dalej w orędziu. Ja chcę twojej miłości, twojej biednej miłości. Nie słuchaj nic innego, tylko myśli wywodzących się z twojego serca. A więc właśnie, myśli nie z umysłu, bo w umyśle mamy różne rzeczy, mnóstwo spraw, mnóstwo rzeczy, tylko słuchaj tych myśli, które wywodzą się z twojego serca, z głębi serca. Tam jest miłość. Może nawet jej nie widzisz, ale ona tam jest. Miłość tam jest, a Bóg jest miłością. I te mądre myśli wywodzą się z twojego serca.
Wtedy możesz mówić jakby z swojego serca, dzielić się swoim sercem z drugim człowiekiem. Nie słuchaj nic innego, tylko tych myśli, które wywodzą się z twojego serca, nie z takiego umysłu czasami rozbitego, rozproszonego. Wyobraźnia jest zamkniętą barierą, mówi Jezus, między duszą a Bogiem. To włóczęga, który chodzi w różne strony. Serce to drzwi otwarte na miłość, na wszystkie jej sekrety. A więc właśnie serce to są drzwi, to jest takie drzwi do miłości. Za tymi drzwiami jest miłość. I miłość ma wiele różnych sekretów. Chcę Twojego serca, aby mu odkryć piękno serca mojego. Wyobraźnia fałszuje niekiedy prawdę. Serce, które kocha, trwa w prawdzie. A więc właśnie, żeby poznać serce Jezusa, ja też trzeba, żebym otworzył serce swoje na serce Jezusa. Ofiarował mu swoje serce, bo nie da się poznać Boga czy Jezusa tylko umysłem. To wiecie, to są uczeni w piśmie, tak? Faryzeusze. Umysłem, tak? Wszystko swoim ludzkim umysłem ogarnąć, objąć. No to widzimy, że ta droga nie jest dobra. To można być uczonym w piśmie, na pamięć znać jakieś tam wersety, jakieś tam fragmenty mądrości. No co z tego? Znasz na pamięć jakąś teorię, ale nie znasz tego, który dał Pismo Święte, tak? Znasz Pismo Święte, ale nie poznałeś tego, który jest autorem Pisma Świętego. Ale żeby poznać Jezusa, poznać Boga, trzeba ofiarować Mu swoje serce. Jezus mówi, daj mi swoje serce, daj mi swoją miłość. To w tej relacji serce do serca można poznać, tak? Można wejść w tą relację miłości z Bogiem i oczyścić umysł, tak? Nie iść tylko za jakimiś swoimi wyobrażeniami, takimi mędrkowaniem się, o, żeby tak nie mędrkować, no bo cóż tu o Bogu wymędrkujesz. Daj Mu swoje serce, a On przyjdzie do Ciebie, On da Ci poznać piękno swojego serca. Serce, które kocha, trwa w prawdzie. A więc właśnie, nauczy się, żeby serce kochało. Ponieważ Ty mnie o nic nie prosisz, ja Ci daję. Ponieważ boisz się, ja zachęcam Cię, abyś pokonała strach poprzez miłość. Chcę, abyś mnie kochała całkowicie, z woli miłości oddanej. Oddaj mi siebie, abym mógł pokonać Twoje rozdrażnienie. Widzisz, że chcę Ci pomóc. Chciałbym, abyś była doskonała. Zajmij się moimi sprawami, ja zajmę się Twoimi. No więc właśnie, co Jezus mówił. Troszcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam dane. Te sprawy materialne będą Ci dane, ale zajmij się najpierw Królestwem Bożym w Tobie, wewnątrz Ciebie. Niech tam zaistnieje Królestwo Boże, a ja się zajmę Twoimi sprawami, o które często tak troszczysz się, lękasz się, niepokoisz się całe życie. Bądź mną dla wszystkich, rób to, co ja, o to, co ja Cię proszę. Nie rozumiem, Panie, mówi Małgorzata. Jezus mówi tak, odpowiada, zrozumiesz, musisz również wiedzieć, że wyobraźnia, nawet ta nieokiełznana, może być wartościowa, jeżeli jest pod kontrolą miłości. Jak mogę Cię znaleźć, Jezu, jeżeli będę chciała coś napisać? Znajdziesz mnie, biorąc lekcję miłości dzień po dniu. To nie jest wyobraźnia, uwierz mi. Kochani, te lekcje miłości dzień po dniu, no to naszą taką mistrzynią jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. No i po prostu patrzymy, jak Teresa żyła, co robiła. No, wcześniej wstawała przede wszystkim. No i był czas na medytację, na rozważanie rano. Był czas na Eucharystię, był czas na pracę też, przygotowanie jakichś tam posiłków, był czas na lekturę duchową. To wszystko było na to czas w ciągu całego dnia. Był czas na odpoczynek, na rekreację, na otwieranie Słowa Bożego, na życie z Jezusem, na rozmowę z kimś też, siostrą obok. I to są właśnie te lekcje miłości, o których tu mówię dzień po dniu. Jeżeli bierzesz te lekcje miłości, masz na to czas, próbujesz tak układać swoje życie, jak idąc za Jezusem, czy naśladując też Teresę od Dzieciątka Jezus, na ile można oczywiście, na ile możesz, to bierzesz te lekcje miłości.
i w tym, co podejmujesz, jest miłość. I tu chodzi o to, żebyś wszedł w swój początek, żeby była Twoja świadomość i miłość. Wszystkie te inne mechanizmy odrzuć. Wszystko to oczyść od siebie, oczyść swoje serce, a zostanie Twoja świadomość i miłość. I szanuj swoją świadomość, nie zajmuj ją rzeczami niepotrzebnymi, bo to wszystko rozprasza, rozbija. A Twoim źródłem szczęścia, tak jak w raju, było skupienie, skoncentrowanie się na miłości. A wtedy wszystko inne się układa, wszystko inne, te rzeczy materialne się układają. I takie było szczęśliwe życie ludzi w raju właśnie. Ich świadomość była całkiem oddana miłości. To nie znaczy, że już byli sparaliżowani, nic nie mogli robić. To jest największa wolność wtedy. Wszystko możesz zrobić. Wszystko jest właściwie dla Ciebie możliwe, jeżeli masz całą serce, umysł, świadomość oddane miłości. Miłość nie zniewala, miłość nie paraliżuje, nie rujnuje, ale buduje, podnosi, daje godność i daje wolność najpiękniejszą. Kochani, niech Pan Bóg Wam błogosławi. Bądźmy odpowiedzialni za siebie, za swoją świadomość, czyją zajmujemy. Bądźmy odpowiedzialni za drugich ludzi, aby szkodliwe myśli nie wchodziły w nasze serca, w nasze umysły i też żebyśmy nie zajmowali świadomości drugich ludzi niepotrzebnymi myślami, tak, szkodliwymi myślami, szkodliwą jakąś energią. Kochani, w ogóle źródłem myśli w człowieku jest duch, tak? Mamy w sobie ducha swojego, ludzkiego, mamy ducha Bożego, ale też jest duch zły, który podpowiada złe myśli, tak? I teraz trzeba też to rozeznawać, tak? Te dobre myśli, one są z miłości, z głębi serca, tak? Tam jest duch Boży. Ale pamiętajmy, że też jesteśmy naznaczeni pokusami, też, że zły duch ma do nas dostęp, dlatego też trzeba tu być odpowiedzialny za swoje działania, swoje słowa, żeby nie napełniać innych ludzi obok nas myślami szkodliwymi, czynami szkodliwymi, bo wpływamy na ich świadomość, tak? Ktoś nas słucha, nas widzi, to słyszy to, co my mówimy. Kierujmy siebie i innych do miłości, żyjmy miłością, a miłość nam objawia Jezus, do miłości nas prowadzi Maryja, czy święci, kochani. Chciałabym prosić o trochę bliższe wyjaśnienie, co znaczy świadomość w tym kontekście, bo mówimy, że najważniejsza jest miłość i świadomość. Miłość, wiadomo, nam już jest bardzo dobrze chyba przybliżona, ale świadomość jeszcze mam wrażenie, że ja w każdym razie nie wiem wszystkiego, co, czym ona jest, kiedy mamy wpływ na nią, kiedy nie mamy wpływu i właściwie tak, co z nią robić, żeby było dobrze. Ja też nie wiem wszystkiego. Jedynie co mogę powiedzieć, to Jezus wie wszystko i Jezus nam może coś powiedzieć. Dlatego czytamy, nie zostajemy sami, ale czytamy Pismo Święte, czytamy na przykład Dzienniczek Faustyny czy Orędzie Miłości Miłosiernej. I kochani, co możemy powiedzieć o świadomości? Dobrze, świadomość. Świadomość każdy z nas ma, tak? Jeżeli mnie słyszysz, no to jesteś świadoma tego, co słyszysz. To Twoja świadomość to odbiera, tak? Twoje uszy jedynie są takim przekaźnikiem, tak? Przekazują. Twoje oczy przekazują, ale widzi, słyszy świadomość. To świadomość sobie uświadamia, co słyszysz, co widzisz, tak? Jeżeli mnie słyszysz teraz, no to jesteś świadoma tego. Czyli masz świadomość w sobie. Taki bardzo cenny dar od Boga, świadomość. I kochani, świadomość jak powstała, Bóg ją stworzył w momencie jego poczęcia. To świadomość nigdy nie przestaje istnieć, tak? Że będzie istnieć zawsze. To jest twój świat, to jest też wyraz twojego świata duchowego. Czyli masz świadomość, to trzeba sobie uzmysłowić, że masz świadomość. Świadomość to nie jest twoje ciało. Ona jest jakby w twoim ciele. Ciało jest przekaźnikiem impulsów pewnych, tak? A odbiera to wszystko świadomość. Jesteś świadoma, że coś słyszysz, świadoma jesteś, że coś cię boli, świadoma jesteś, że jest ci przyjemnie, czy cierpisz. Jesteś świadoma tego wszystkiego ciągle, tak? To jest świadomość, to jest w tobie świadomość. To jest taki najbardziej istotny element twojego ja, to jest twoje jestestwo, to jesteś ty, tak?
Ty jesteś świadoma, że to jesteś ty, że to jest twoja świadomość, tak? To nie jest kogoś innego świadomość, czyli to mamy od Boga. Bóg dał świadomość. No, nasza świadomość jest często rozproszona. Zobaczmy, ile impulsów, w każdej sekundzie kilkadziesiąt impulsów dociera naszej świadomości. Coś słyszymy, coś widzimy, tak? Tu nas coś boli, tu to, tu musimy, nie wiem, jechać samochodem. To jest dziesiątki na każdą sekundę, a tych sekund w ciągu dnia jest bardzo wiele. I teraz, czym tą świadomość zajmujemy? No to decyzja nasza, tak? Możemy świadomość zajmować ciągle tym światem. To w prawo, to w lewo, jechać, wyjeżdżać, coś kupować. Różne rzeczy są. A możemy też swoją świadomość trochę spróbować uspokoić, wyciszyć, tak? I próbować zająć Bogiem. A Bóg jest miłością. Czyli my mamy pewien wpływ, decyzję, na czym jest nasza świadomość zajęta, tak? W tym momencie, czym się zajmujemy. I oczywiście też możemy mieć pewien wpływ na świadomość innych ludzi. Teraz, jeżeli ja mówię do was, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli wytrzymaliście jeszcze tyle, no to zobaczcie, to ja mam wpływ na waszą świadomość, mam wpływ na twoją świadomość. Jeżeli mnie słuchasz, może na coś innego patrzysz teraz jeszcze, tak? Ale słuchasz, to ja już twoją świadomość zajmuję, wypełniam twoją świadomość i próbuję, może nieudolnie, twoją świadomość skierować do miłości, do Boga, żeby cała twoja świadomość była zajęta miłością, a wtedy życie jest lekkie, spokojne. Życie jest takie, no, poczuciu miłości, bez takiego dramatu, depresji, niepotrzebnego takiego cierpienia, tak? Takiego beznadziejnego cierpienia. To nie znaczy, że w ogóle nie ma cierpienia, bo idąc za Jezusem, Jezus też cierpiał. Ale to życie, jeżeli to jest pewna droga, może tak, idziemy za Jezusem, ta droga krzyżowa, ale Jezus później zmartwychwstaje, czyli nasza świadomość też ma zmartwychwstać w pewnym sensie duchowym do życia w miłości, życia w Bogu. I wtedy to życie się zmienia, życie staje się takie, no, błogosławione, obfite w dary duchowe. Jeżeli pozwolisz, żeby miłość ogarnęła całą twoją świadomość, to wtedy zaczynają się dziać cuda. Bo w miłości jest cudowny świat, jest świat lekki, spokojny i miłość jest wszechmogąca. To jest największa moc w wszechświecie. Ona stworzyła cały świat, bo Bóg jest miłością. Czyli jeżeli wypełniasz swoją świadomość miłością, to zaczynają dziać się cuda. Zobaczmy, chrześcijanie to są Chrystoforos, to są ci, którzy niosą Boga w sobie, niosą Chrystusa w sobie. Czyli ty jesteś naczyniem, jakby taka, no jak szklanka, tak? I teraz tą szklankę możesz napełnić błotem, to będzie taki nie bardzo dobry widok, tak? A tą szklankę możesz napełnić czystą, przezroczystą, źródlaną wodą, wspaniałą, tak? I będzie wtedy czysta, wspaniała, piękna, tak? Czyli ty jesteś jakby taką szklanką i teraz czym napełniasz to? Czyli jakim duchem, jaki duchem napełniasz swoją Wnętrze, świadomość, swoje tak? wnętrze, Swoje wnętrze, swoją swoje osobowość. serce. No właśnie. To jest kwestia ducha, bo z ducha się biorą myśli, inspiracje życia, tak? Jakie mamy inspiracje, a później według tych inspiracji działamy, podejmujemy pewne działanie, takie czy inne, tak? Dlatego, no, to jest bardzo ważna nasza świadomość, czym wypełniamy naszą świadomość. Żyjmy miłością, budujmy królestwo miłości w nas i wokół nas. Niech was wszystkim błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.